Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Prezent na ostatnią chwilę. Bilety na moje występy. Na żywo, stand-up. Daję komediowe występy od wielu lat, są bezpieczne dla całej rodziny. Bez bluzgów, bez polityki, bez świntuszenia. Czysty stand-up. Przy okazji tych występów przed i po stoję na stoisku, można zdjęcie sobie zrobić, rąk się uścisnąć, podpisuję Państwu książki, rozmawiamy. Lista miast i linki do biletów na cejrowski.com/występy. Aha, i na Trzech Króli będę w Nowym Jorku na Brooklynie miał dwa występy. Namiary na te dwa też na cejrowski.com/występy. Prezent na ostatnią chwilę. Studio Dziki Zachód. Mam kilka rzeczy, trochę z Ameryki Południowej, trochę dotyczących rewizjonizmu, proszę pana. Otóż Wenezuela, czyli kraj komunistyczny obecnie, przypomniała sobie agresywnie, że chce 2/3 Gujany sąsiedniej. Jak państwo popatrzą na Amerykę Południową, to tam u góry jest Wenezuela, tak powiedzmy na środku, a na prawo trochę od Wenezueli są trzy Gujany. Gujana brytyjska, holenderska i francuska. One w tym momencie tam niektóre się wybiły na tak zwaną niepodległość, potem ciężko tego żałowały i Gujana brytyjska została Gujaną, Gujana holenderska została Surinamem. Już następnego poranka po tym, jak uzyskali niepodległość, bo nigdy wcześniej nie mieli jej ci w holenderskiej Gujanie, tylko to kolonia holenderska była od samego początku istnienia tego krajku. No i więc uzyskali niepodległość, a nie odzyskali. Zorientowali się, że całej masy rzeczy im będzie brakowało, bo na przykład tego dnia, pierwszy dzień niepodległości, nie przyleciały sery z Amsterdamu. I oni się nagle zorientowali we wszystkich swoich knajpach, w domach i sklepach, że sera nie ma. Żółty ser holenderski. A tam w tej Gujanie nie za bardzo daje się akurat taki wyprodukować. No, jakieś krowy chodzą, ale to nie jest ten sam ser. I się zorientowali po takich prostych sygnałach, że tego nie ma, tego nie ma, tego i już nigdy nie będzie. Bo nas jako Surinamu, wcześniej Gujana holenderska, no nie stać na sprowadzanie samolotów. Wcześniej nas, naszą prowincję dotowała macierz, a teraz się skończyło. No a dalej jest Gujana francuska i to jest nadal terytorium Francji. Tam jest europejski kosmodrom, jak to nazwać, no taka stacja, z której strzelają rakiety europejskie w kosmos, to jest w Gujanie francuskiej i tam są bazy wojskowe i dobre więzienia w tej Gujanie. Natomiast ta Gujana brytyjska, pierwsza z lewej przy Wenezueli. Jak się do Wenezueli jechało, to na wenezuelskich mapach zawsze było zaznaczone przerywaną linią granica między Wenezuelą a Gujaną i tak zaznaczali od roku 1899. Wtedy była jakaś tam konferencja ogólna, ustalili granice, jeszcze wtedy z Brytyjczykami negocjowała Wenezuela, że tu będzie granica tutaj na tej rzece. A Wenezuela cały czas była z tego niezadowolona. I teraz se komunistyczny władca Maduro przypomniał, bo nadchodzą wybory i mu słabo idzie, to trochę przypomina, dlatego opowiadam, trochę Ukrainę i Rosję przypomina ta sytuacja. Se przypomniał Maduro o tych prowincjach, które są nad rzeką Essequibo. To w mojej książce Gringo wśród dzikich plemion jest opisane. Cały gruby rozdział jest na ten temat, o Gujanie i wcześniej w książkach Fidlera na tym terenie. I se przypomniał Maduro, że ponieważ tam jest ropa naftowa i ta biedna, malusieńka Gujana, dawniej brytyjska, utrzymuje się z udzielania licencji kompaniom międzynarodowym na przykład na wydobycie ropy oraz innych rzeczy, ale nad tą rzeką powiedzmy głównie o ropę chodzi. No to Maduro z okazji wyborów postanowił wojenkę rozpocząć, ustawił wojska na granicy i jak państwo wstukają w tej chwili Gujana, to wyskakuje prezydent Gujany, który ogłasza, że cały świat ma za nim stanąć i go bronić. Bardzo przypomina Żeleńskiego w początkowym etapie wojny, czyli odwołuje się do sił międzynarodowych, bo sam jest dużo mniejszy i słabszy od tego sąsiada, który go atakuje. Atakuje go z zachodu w tym przypadku. No i jest zagrożony tym, ten prezydent, że 2/3 jego kraju zostanie wchłonięte przez wrogą i agresywną Wenezuelę. Ale Amerykanie tam wysłali jakieś wojsko.
No Amerykanie, no ale Biden jest słaby. Trump to by bardzo szybko wziął za telefon. Po pierwsze były sankcje na Wenezueli za Trumpa. I Ameryka nie kupowała ropy od Wenezueli, a przez dziesięciolecia, zanim Wenezuela stała się krajem komunistycznym, to najbliższym odbiorcą, bo po sąsiedzku przez Morze Karaibskie na północ tylko trzeba było płynąć, największym odbiorcą ropy wenezuelskiej były Stany Zjednoczone, bo była tańsza od amerykańskiej, wydobycie było tańsze, ona bardzo płytko jest pod szelfem karaibskim i tak dalej, łatwa w wydobyciu i tak, no i te przepisy może klimatyczne mieli luźniejsze. W związku z tym Ameryka mnóstwo kupowała. Rafinerie na południu, czy to w Luizjanie, to największa rafineria amerykańska, co to 1/3 benzyny robi, to oni kupowali kupę z Wenezueli i druga jest chyba w Houston, czyli w Teksasie. No to oni kupowali. I Trump powiedział, nie będziemy od was kupować, tylko sami sobie będziemy wydobywać naszą. Trochę droższa, ale tańsza, bo będzie bez transportu, a wam przyciśniemy śrubę. No i tak, przykręcili śrubę Wenezueli. No ale przyszedł Biden i zablokował wydobycie w Ameryce i nagle szary-mary, znowu Ameryka kupuje od komunistycznego wroga, który chce zniszczyć Amerykę, kupuje ropę. Wenezuelską w tym przypadku. No więc to, że Amerykanie wysłali jakieś tam wojska do Gujany, że potrząsamy szabelkami, no to może poprawia psychę, dobry nastrój u prezydenta Gujany, ale przecież on wie, że to jest tylko takie gadanie, a Wenezuela się tego nie przestraszy. Kraje regionu też stanęły za nim. Komunistyczny prezydent Brazylii, Lula, też poparł tego gujańskiego, bo on nie chce wzrostu mocy Wenezueli. Wenezuela jest dosyć dużym krajem. Kto wie, czy nie największym po sąsiedzku z Brazylią. Czy nie jest tak postrzegana Wenezuela, że to mógłby być najgroźniejszy przeciwnik, gdybyśmy się pokłócili. No to może lepiej ich trzymać za uzdę jakoś. Może tak myśli Lula, nie wiem tego. Tak czy owak w słowach poparł Gujanę, a być może w czynach poprze Wenezuelę tenże Lula wspomniany. No więc to taka ruchawka jest. Rewizjonizm się pojawił. W 1899 roku ustalono granice i od tamtego czasu Wenezuela cały czas na swoich mapach drukuje przerywaną kreską tę granicę ustaloną. No i ma chrapkę na 2/3 maleńkiego państewka Gujana. I tak się może zawalić status quo na świecie. Bo jakby Wenezuela tam weszła, to Gujana nie ma się czym bronić. No, przelecą listy dyplomatyczne i tak dalej. To tak jak jest z Rosją i Ukrainą, jak Rosja wejdzie na Krym, a potem do Donbasu, to Ukraina nie bardzo ma się czym bronić, a teraz nie ma się jeszcze bardziej czym bronić, bo republikańscy senatorzy zablokowali projekt ustawy o wydatkach nadzwyczajnych. Ale może to się jutro zmieni, bo jutro jest spotkanie prezydenta Zełenskiego z prezydentem Bidenem. Jutro jest wizyta prezydenta Zełenskiego, rozumiem, w kongresie. Ale to nie Biden daje pieniądze. Ale jest więc w kongresie, więc może... Biden nie ma w kongresie, nie ma Bidena. Ale będzie Zełenski. To nie jest premier europejskiego rządu, który siedzi na dwóch stołkach. Czyli jest posłem jednocześnie w kongresie, jest ale jednocześnie prezydentem. Prezydent Zełenski może przekona kongresmenów do tego, że jeśli Ukraina przegra wojnę, to wtedy będzie zdecydowanie gorzej dla Stanów Zjednoczonych, może mniej. Ale oni dla już kraju, to wiedzą. Oni już to, kiedy nie dawali tych pieniędzy, to powiedzieli otwartym tekstem, trudno, niech sobie Europa swoje sprawy za pomocą NATO i innych narzędzi załatwia sama, bo to jest wasza granica, a my tu mamy dużo bliżej naszą granicę z Meksykiem, przez którą przełazi 14 tysięcy no tak, nielegalnych towarzyszy i tak się, dziennie. I tak się traci wpływy. I w związku z tym i tak się traci wpływy na świecie. I tak kongresmeni, ponieważ została zaatakowana nasza granica południowa, to nie mamy teraz czasu i pieniędzy zajmowania się odległą granicą ukraińską. Trudno, stracimy wpływy na Ukrainie. Amen, powiedzieli republikańscy senatorzy. Na Ukrainie, w Europie i co dalej pójdzie na świecie. W Afryce już tracicie, w Ameryce Południowej tracicie, no tak. W Meksyku tak. Tracicie tak. I tracicie wpływy Biden. We własnym państwie. Nie Biden, tylko Biden. Stany Zjednoczone, bo to nie tylko jest zasługa Bidena. Nie, ale Bidena. To jest efekt Bidena. I nie lubisz wyników badań wyborczych, ja też nie, ale obejrzałem wczoraj 8 albo 11 i we wszystkich, gdy jest przypuszczalny pojedynek Bidena z Trumpem, no to Biden przegrywa do Trumpa 2 punkty, 4 punkty procentowe
8 punktów procentowych. Na te 12, powiedzmy, przeróżnych sondaży tylko w dwóch przypadkach wyszło, że gdybym miał do wybrania Bidena lub Trumpa, to głosuję na, bo to było takie pytanie we wszystkich tych sondażach, to głosuję na Bidena. To były tylko dwa takie i Biden miał wtedy przewagę 1 punktu procentowego albo 2. Natomiast w innych przypadkach Trump miał dużo większą przewagę. No jak się to wszystko jakoś uśredni, to stosunek jest 47 do 43, a reszta to są niezdecydowani. No a kiedy zestawić republikańskich innych kandydatów, czyli a co by było, gdyby Trump nie pojedynkował się z Bidenem, tylko Nikki Haley albo ten DeSantis, no to każda z tych postaci trochę gorzej od Trumpa, aczkolwiek w niektórych badaniach wychodzi, że ta pani Nikki Haley, która była u Trumpa zatrudniona jako ambasador w ONZ-cie i bardzo dobrze się wtedy sprawowała, wszystkim nam się podobała, była twarda wobec WHO i tych innych organizacji wewnątrz ONZ-u, no to ona ma większe szanse wygrać z Bidenem niż Trump w ramach tych badań. Czyli gdyby była ta pani i Biden, to ludzie chętniej na nią zagłosują. Czyli jest jakaś taka niechęć ogólna do stylu bycia Trumpa, która powoduje, że Trump-Biden, no nadal na Trumpa, ale trochę mniej chętnie niż gdyby to była ta pani. A ta pani to jest po prostu demokrata w republikańskiej spódnicy. To nie łudźmy się, że to jest konserwatywna babeczka. Już się ustawiła bokiem do Trumpa, mówiąc, że on był dobry na tamte czasy, a teraz jest niedobry. No to już wiemy, kim jest. Myślałem, że mówiąc o Ameryce Południowej, nie tylko o Wenezueli, ale też o ważnym zdarzeniu właśnie, w Argentynie, bo tam właśnie przylecieli. Chciałem powiedzieć, że uwaga, na spotkaniu briefingu w sprawie pomocy dla Ukrainy nie pojawił się Zełenski. Nagle odwołał telekonferencję i pojechał do Argentyny. Dlaczego pojechał do Argentyny? No bo tam było Javier Milei, zaprzysiężenie tego libertariańskiego prezydenta, o którego 2 czy 3 audycje temu pytałeś, czy on jest w stanie z uprawnieniami prezydenta Argentyny wprowadzić wszystkie swoje postulaty wyborcze, na których zbierał głosy. No i ja wtedy powiedziałem, że nie znam dokładnie przepisów argentyńskich. Poczekajmy, zobaczymy, co zrobi w pierwszym tygodniu urzędowania. Bo jeżeli ma prawo rządzić dekretami, no to zlikwiduje 18 ministerstw i tam przeróżne rzeczy. Przeniesie stolicę, przeniesie ambasadę argentyńską z Tel Awiwu do Jerozolimy i takie inne ruchy wykona. Zobaczymy eksperymentalnie, czy on to może zrobić. Dzisiaj został zaprzysiężony, czy kiedy tam... Czy wczoraj? Teraz czekam. Do przyszłej audycji się dowiemy, ile zrobił. No i tam pojechał Zełenski. I moje pierwsze... Bo czemu pojechał? Nowy prezydent Argentyny zaprzysiężony, czy stało się, szykują się duże zmiany w polityce zagranicznej. Jest proamerykański i prozachodni tenże prezydent. Reformy dla uzdrowienia gospodarki, I teraz ma wspierać Izrael i Ukrainę. Tenże prezydent argentyński. Tak ogłaszał. Ale to jeszcze w czasach, kiedy Ukraina była modna w zachodnim świecie. Bo on przede wszystkim jest prozachodni. I teraz jeżeli Ukraina straciła punkty i już Kongres Amerykański się Ukrainą tak bardzo nie interesuje i nie daje pieniędzy, to prezydent Argentyny stawiający na sojusz z Ameryką może też zdecydować, że no z tą Ukrainą tak ostrożniej trochę podziałam. Żeleński, żeby nie stracić punktów, to pojechał tam na zaprzysiężenie tego prezydenta. Już tam jest, napisały agencje, czyli Żeleński zamiast do Waszyngtonu pojechać, to pojechał najpierw do Argentyny nabijać swoje punkty. Z jego punktu widzenia roztropny ruch. A być może też załatwia sobie azyl. Bo przecież jakby Ruscy wygrali, no to on się albo musi z Ruskimi dogadać, nie będziecie mnie ruszać, dostanę jakąś daczę po sąsiedzku z Putinem, on mnie przez płot będzie kontrolował, a ja na pieniądzach będę dużych siedział i dożyję późnej starości. Trzymany w odwodzie na wszelki wypadek, gdyby co. Albo tak się musi dogadać, no albo musi schrzaniać gdzieś daleko i może jak do Argentyny ucieknie, to już go tam nie będą ścigać agenci Putina, bo uznają, że dobra, daleko siedzisz, nie przeszkadzasz, nie wtrącasz się, to siedź cicho, zostawimy cię tam. Mój dziadek sprowadzał kakao z Peru do swojego sklepu kolonialnego przed wojną. I ja robię to samo teraz. Prawdziwe,
kostki, bryłki, pasta pachnące, prawdziwe, bez żadnych dodatków, kakao z Peru. Cejrowski.com, łamane przez sklep. I pachnie. Mam nadzieję, że nie martwi cię informacja, że Ukraina tej wojny nie przegrała jeszcze, a nadal jest nadzieja na to, że ją wygra. To mnie martwi. Wolę sytuację zamrożenia, bo jeżeli Ukraina wygra wojnę, to znaczy, że padła Rosja, czyli że Chiny się mają przysunąć do nas. Ja uważam, że świat sobie nie może pozwolić, ten rozprzężony świat taki, gdzie nie ma mocnej Ameryki, na totalną anihilację Rosji, bo się zrobi wtedy taki bałagan, że Polska na tym przegra. To jest tak, jakby tuż koło twojego nosa nastąpił wybuch, to szrapnel cię zabije. Ale to nikt nie mówi o anihilacji Rosji. Wygrana Ukraina to nie jest tak, że wojska ukraińskie... Zełenski mówi, że zwycięstwo Że wojska ukraińskie będą stały na Kremlu. To jest mało prawdopodobny scenariusz. I upadek... Czyli, co to znaczy wygra? To teraz jest sytuacja zamrożona. Konflikt jest zamrożony. Wojna jest pozycyjna z tego, co opowiada Dmytro Antoniuk. Bo to się wszystkim opłaca. Polsce też. Nie, to Ukraińcom się niespecjalnie opłaca, dlatego że Ukraina jest... Przecież robią kasę taką. Nie robią. Na handlu z ruskimi przedsiębiorstwa, na handlu z ruskimi, który cały czas się odbywa. Nie. Ogromne pieniądze. Nie, nie widziałeś tych pieniędzy. Ale mówiliśmy w Radiu Wnet o tym, że handlują normalnie spółki ukraińskie z ruskimi, handlują, pomimo tego, że te dwa kraje są w stanie wojny. No to, zamrożenie tej wojny się opłaca obu stronom. Nie opłaca się, dlatego że giną ludzie w czasie tej wojny i Ukrainie grozi... Jak jest zamrożona, to nie giną. Nie, ona nie jest zamrożona, bo to nie jest pokój, tylko to jest wojna pozycyjna, czyli cały czas jesteś w okopach i strzelasz się ze swoim przeciwnikiem. To nie jest tak, że jest jakiś rodzaj rozejmu i zamrożenia. To źle się wyraziłem, przepraszam, tylko jest to po prostu wojna pozycyjna, w której Rosjanie dysponują... No dobra, ale na czym miałoby polegać zwycięstwo Ukrainy? Na wyrzucenie Rosjan poza granice gwarantowane przez w Budapeszcie, przez wszystkie mocarstwa świata, gwarantowane granice Ukrainy z Donbasem. Unieważnione przez te mocarstwa. Niemcy się wycofali. I włącznie z Krymem. No. Sytuacja jest coraz trudniejsza, ale Ukraina wojny nie przegrała i dlatego Zełenski jest w Waszyngtonie, nie po to, żeby tam zostać i zamieszkać w Białym Domu, w jednym z pokoi, które ma do dyspozycji Joe Biden, tylko po to, żeby Stany Zjednoczone nadal rozumiały, o co toczy się ta wojna. No i tyle, jak przestaną rozumieć Amerykanie... Stany Zjednoczone rozumieją świetnie, ale nie mają forsy na finansowanie tej wojny więcej, bo mają swoje problemy. No to w takim razie mamy, jeżeli tak będzie, no to mamy zwycięstwo wojnie wszystkiego, czego Wojciech Cejrowski nie lubi. I wszystkiego, czego... Tak. No, ale takie są fakty. Ale to nie są jeszcze fakty. Ja nie satysfakcji. Jak nie są w Kongresie? W Kongresie powiedzieli, tak, rozumiemy wasze potrzeby, tak, gdybyśmy mieli surplus, za dużo pieniędzy, to byśmy się nadal angażowali, ale w tej chwili mamy własny problem na granicy z Meksykiem, koniec rozmowy o pieniądze. Ale granica z Meksykiem nie jest granicą, która potrzebuje takiego uzbrojenia, jakiego potrzebuje Ukraina. Nieprawda. Potrzebuje pieniędzy, uzbrojenie być może trochę innego typu jest potrzebne, ale weź se włącz telewizor, zobaczysz chińskich agentów wojskowych z plecaczkami. Przychodzą oddziały całe chińskiej armii przez te granice. Takie same plecaki, takie same gęby, faceci w tym samym wieku, wszystko Chińczycy z tych bogatych Chin, w których jest doskonale, nagle przełażą do Stanów Zjednoczonych. I po prostu se przełażą. Już są na terenie Ameryki, to ich wtedy policja ma prawo, zgodnie z przepisami Bidena, jedynie spisać i powiedzieć, proszę się stawić za 2 lata w sądzie, rozpatrzymy waszą sprawę. Jak ją rozpatrzymy negatywnie, sprawę o azyl, no to wtedy wam poprosimy was, żebyście wyjechali.
No śmiech na sali. Ale nie będą rakietami strzelać w swoją własną granicę, czy w tych ludzi, którzy przekroczyli tą granicę. Innym sposobem muszą mur wybudować albo cokolwiek innego zrobić. No, na wszystko są pieniądze potrzebne. Ale te pieniądze... Ja już bym dawno zaczął strzelać, to jest inna sprawa. No, ale te pieniądze, które dostaje Ukraina, to tak naprawdę dostaje pieniądze Ukraina na zakupy uzbrojenia w firmach amerykańskich, więc firmy amerykańskie mają te pieniądze. Ten świat jest dziwny, ale tak jest skonstruowany. Tak, Bidena Amerykanie mają x pieniędzy i może je wydać. Nie da rady wydać w firmach zbrojeniowych amerykańskich i jednocześnie tych samych pieniędzy wydać w innych amerykańskich firmach, które mają zabezpieczyć granice. Bo to są jedna kasa jest. Masz 1000 złotych i możesz kupić albo to, albo tamto. A nie obie rzeczy warte po 1000 złotych każdą. No, masz jeszcze na Morzu Czarnym. Masz jeszcze drukarnię, możesz wydrukować pieniądze. I to po prostu... i ci drukuj. No. Amerykanie powiedzieli Zełenskiemu i ci drukuj. No. I ci drukuj. Ale Zełenski, jak tak jesteś mądry, bo my nie mamy forsy. Zełenski nie drukuje dolarów, bo nie ma takiej możliwości. No dobra, no ale powiedzieli mu bujaj się. No to nie wiem, jak mam to nazwać. No, powiedzieli mu nie będzie forsy. 111 miliardów nie będzie. Ale bo nas nie stać, koleżko. Ale mówisz koleżko, to nie jest koleżka, tylko to jest prezydent Ukrainy, a Ukraina jest jak w stanie... Jak założy garnitur, to stanie... będzie prezydentem Ukrainy, nie, a na razie wygląda jak koleżka, no jak nie. Fidel Castro wygląda, tylko brodę niech zapuści. No tak, no widzisz, ty kierujesz się po prostu zasadami, którymi się Wojciech Cejrowski nie kieruje. Jakimiś takimi urzędniczymi zasadami, że człowiek musi być w garniturze, jak jest w garniturze, to możesz go nazwać prezydentem, jak nie jest w garniturze, to nie możesz go nazwać prezydentem. Nie możesz nazwać premiera. Mogę go nazwać prezydentem, ale jak Ukraina wygląda w relichach, no. Ale czy to jest poważny bo kraj? Bo jest wojna. Wojna, tak po prostu wygląda prezydent, który wojuje po prostu od ale dwóch Churchill, lat. Ale Churchill był porządnie ubrany przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie. Bo Churchill miał garniturę jeszcze po swoim dziadku, więc mógł sobie się ubierać w te garnitury i w ten melonik po swoim dziadku. Miał garnitury z tego serialu, w którym został prezydentem po raz pierwszy. No, dekoracje tam były i wszystko. No były dekoracje, ale to właśnie no to i są na to takie... Ma, to takie, takie, założyć krawacik ale jakiś to są, od komunii, może ma jakiś cudzej komunii. Ale to są takie nieistotne drobiazgi, które w takim krzywym zwierciadle przedstawiają. Uwaga, taki, przegrywa, nie, przegrywa żarty wojnę... Na bok. No to żarty na bok. Żarty na bok. W Ameryce to nie Donald są drobiazgi. Donald Tusk jest premierem Polski. Został już wybrany. Posłuchaj. Sposób... Posłuchaj, bo to no, teraz ważny... To obchodzi w ogóle wcale. Ale po co? Donald Tusk mnie wcale nie obchodzi. Ale został premierem Polski. A ty jesteś dziadek z Wehrmachtu. Ale nie... To... Dziadek z Wehrmachtu. Jakiś dziadek z Wehrmachtu. No, takie słyszałem. To pierwsza rzecz, która mi wyskakuje w pamięci. Dobre skojarzenie. Czyli ci bracia Kursy mu przyrobili gębę, bo to chyba oni. Skutecznie. Jeden dziadek brat, z Wehrmachtu bo... i fałszywy ślub, bo ślub brał po to, żeby wygrać wybory i potem zaczął walczyć z Kościołem. No to takie dwa pierwsze moje skojarzenia mogę mieć jako obywatel. Co się panu kojarzy z Donaldem Tuskiem? Trzy rzeczy. Po kaszubsku Tusk znaczy pies. To jest... No, fajne nazwisko, ale na wyspach Vanuatu, bo to jest kieł na wyspach Vanuatu. A tu jest takie piwo na wyspach Vanuatu, a w Polsce po kaszubsku tu. A on jest kaszub podobno, czy tam jakiś. Druga rzecz, która mi się kojarzy, dziadek z Wehrmachtu. I trzecia, bardziej osobista, że on brał ślub na pokłas, a jakiś ksiądz mu go udzielił. I potem się wyparł tego wszystkiego. To nieładne, to niefajne. No to takie trzy rzeczy mi się kojarzą z Tuskiem. To jest jego właściwie wina, że mi się tak zapisał w pamięci. Nie pamiętam żadnych jego dokonań jako premiera. Poza tym, że leniwy był i haratał w gałę ciągle. No nie pamiętam, no. Pamiętam, że się ściskał z Putinem. To trudno nazwać dokonaniem. Pamiętam zdarzenia takie, że padał w ramiona Putina. Że tak się nie chcemy, żeby mężczyzna i premier się tak przestraszył, że kładzie się w ramiona Putina w Smoleńsku. I oddał mu natychmiast potem całe śledztwo i do dzisiaj w związku z tym nie wiemy. I nie dostaliśmy nawet naszych gratów poszarpanych z Rosji. No to takie rzeczy pamiętam z kariery Tuska. I że dukał po angielsku, a potem strasznie mocno się uczył, jak dostał ten stołek w zagranicznym urzędzie jakimś i się tam trochę lepiej wyuczył, ale dalej duka. Tylko trochę szybciej.
No i teraz szukam w pamięci na twoich oczach. Słyszysz, jak mi tam tryby chodzą w głowie i nie mogę sobie nic innego, może ty mi coś przypomnisz. No został prezydentem Europy został. I napisał takiego Europa ma prezydenta? Albo i napisał takiego tweeta: dwóch Donaldów na świecie to za dużo, tuż przed wyborem Donalda Trumpa. To, aha, tak, no i co? Tak. Ale to chciał popełnić samobójstwo Tusk? Wtedy, kiedy to pisał, czy co? Nie, chciał być dowcipny. A, no to nie wyszło. Jeszcze pamiętam skojarzenie, że patriotyzm jest passé, czy coś takiego. Demodé, albo inne takie słowo. Ale to lata 80. To już taki bardzo młodziutki Tusk. No ale to są moje wspomnienia, jak przeszukuję pamięć. No to coraz głębiej grzebie, żeby sobie coś pozytywnego o tym gościu przypomnieć. Ale no, i to są szufladki. Dobrze gra w piłkę. Ale, na Morzu Czarnym zaatakowano francuską fregatę 2 dronami. I nic, czyli NATO nie istnieje. Bo w momencie, kiedy zaatakowano jednego na Morzu Czarnym, i to już nie są Polacy w Smoleńsku, to już tylko to jest Francja, założyciel NATO. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich. I to był test. I NATO ten test przeszło w sposób negatywny. Czyli NATO de facto nie istnieje. Na Morzu Czarnym zaatakowano francuską fregatę 2 dronami. Co robi NATO? Nic. Ale wie, kto zaatakował? Jakie intencje były atakującego? No już powinno wiedzieć i ten, który zaatakował, powinien być rozwalony przez wojska NATO. A właśnie NATO nawet nic nie piszą. Tylko napisali tyle, co ci przeczytałem. No to jest upadek NATO właśnie, że napisali, zaatakowali nas, 2 drony nas zaatakowały. Dobranoc. Opisujesz koniec świata, koniec wolności, koniec demokracji, koniec wszystkiego. Tego świata, który jest. Nowy nadchodzi teraz. Świat dziadków z Wehrmachtu nadchodzi. Volksdeutschów, którzy Polskę oficjalnie bez tam żenady, oni się nie trzymają spódnicy, tylko chodzą przy nodze Angeli Merkel 2,7,8. Europą rządzi Urszula von der Lenin. No i takie przepisy mają. To taki świat. Jeden się skończył, drugi się zaczął. I opowiada o tym świecie Wojciech Cejrowski w każdy poniedziałek od godziny 18 do 19 w studio Dziki Zachód. No chyba, że Patronite nie uzbiera forsy i padniesz. Chciałbyś, ale nie doczekaj. Wtedy przestań. Nie chciałbym, wcale bym nie chciał. No to jakbyś nie chciał, coś rób po prostu w tym kierunku. Jak nie chcesz, to rób. Ale to nie padnie. Patronite to jest po prostu nasza żółta łódź podwodna, która płynie po morzach i oceanach i dopłynie tam, gdzie chce dopłynąć. Dzięki temu, i za co bardzo dziękuję, dzięki naszym patronom. Jest ich ponad 1200 w tej chwili. 1200. Niewielki oddział, ale już znaczny. Już ale jest, zamknięty? Już jest, nie, otwarty. Pierwsze skojarzenie, oddział zamknięty. Muzyka. Muzycznie oddział zamknięty. Był taki oddział, może nawet istnieje taki zespół. A może nawet mamy gdzieś zespół oddział zamknięty. Dobrze. Waszmościu. To ja wychodzę. Waszmościu, dokąd to wychodzisz? To ja wychodzę do następnej roboty. Na pole. Nie, teraz jeszcze pofedrować trochę tutaj w biurze. No ale pofedrować w biurze, myślałem, że znalazłeś ropę. Z panem Lisickim mam za chwilę nagranie, które ujawni się w internecie we środę. Chciałeś, żebym się zareklamował, to się, no sam żeś wyciągnął mnie za język. Ja nie lubię się nigdy reklamować u ciebie w radiu, bo to prywata. Bardzo lubisz. Reklamować się w radiu u ciebie? Nie, no, nie nadużywam tego, absolutnie, nawet się krępuję, jak ty to robisz. 19:01. Do usłyszenia. Studio Dziki Zachód. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.